Dzień dobry Państwu. Otwieram 33. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Na początek chciałbym sprawdzić obecność, czyli kworum. Dlatego bardzo proszę o radnych o zalogowanie się i odznaczenie zakładki kworum. Już jest 11 radnych. Jeszcze poczekamy chwilę. Już 12. Jeszcze 2 minutki poczekamy. No dobrze. W takim razie stwierdzam w tym momencie, że obecnych radnych na dzisiejszej sesji już jest 13 osób. Oznacza to, że jest kworum i oznacza to, że uchwały, które podejmiemy, będą uchwałami prawomocnymi. Szanowni Państwo, na wniosek Zarządu Powiatu zwołałem sesję na dzisiaj, na godzinę 11. Ja przeczytam najpierw uzasadnienie, a potem porządek obrad, czyli uzasadnienie zwołania tej sesji. Powodem zwołania sesji w trybie ustępu 15, punktu 15 ustęp 7 jest konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu, między innymi zwiększenie subwencji oświatowej oraz zmiany w uchwale określającej zadania i przeznaczenie środków PFRON, czyli przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego, racjonalnego wykorzystania i zaspokojenia najbardziej niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu. Tyle, proszę Państwa, uzasadnienie. Przeczytam teraz porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Proponowany porządek obrad. Otwarcie obrad 23. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. To już właśnie nastąpiło. 33. przepraszam. Stwierdzenie prawomocności obrad. Też już stwierdziliśmy, że jesteśmy prawomocni. Ustalenie porządku obrad jest takie. Podjęcie uchwał w sprawach A. Zmian budżetu na rok 2020, to jest uchwała nr 164. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030, to jest uchwała nr 165. Oraz wprowadzenie zmian w uchwale nr 20/112/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań przeznaczonych środków PFRON na 2020 rok. To jest uchwała nr 166. No i zamknięcie obrad 33. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda, proszę Państwa, porządek. Wobec tego możemy przystąpić w tym momencie do podjęcia uchwał w sprawach. Zaczynamy oczywiście jak zawsze od uchwały dotyczącej zmian budżetu powiatu. Ja uzasadnienie przed chwilą przeczytałem. Uchwała jest na stronie e-sesja, także radni się zapoznali, mam nadzieję, z tą uchwałą, również z korektą, która została dokonana ostatnio. I myślę, że możemy od razu przystąpić do
przegłosowania tej uchwały. Wobec tego przeczytam tylko tytuł uchwały. Uchwała numer 33/164/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Następuje potem podstawa prawna i treść uchwały, gdzie są liczby, liczby jak zawsze, czyli treść jest uchwały znana, a przypominam, że uzasadnienie przeczytałem wcześniej. Wobec tego zadaję w tej chwili pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze. 11 radnych już jest za. Już 12. Jeszcze czekamy na 13 radnego. Jeszcze pan Marcin. Pan Marcin jeszcze tylko powinien zagłosować. Jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę o zmianach budżetu 13 głosami za, nikt się nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, 4 radnych jest nieobecnych. Przystępujemy w takim razie do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 33/165/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2020-2030. Podstawa prawna oczywiście i uchwała, jeszcze raz przypomnę, ta o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bartoszyckiego jest konsekwencją uchwały budżetowej, ponieważ te dwie uchwały, te dwa dokumenty muszą być po prostu ze sobą zgodne. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 33/165/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę, czyli 13 radnych było za, nikt się nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał, 4 radnych jest nieobecnych. I przystępujemy do trzeciej uchwały zaproponowanej w dzisiejszym programie. Jest to uchwała numer 33/166/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przepraszam bardzo, bo jeden z radnych dzwonił właśnie, ale w tej chwili jakby nie mogę odebrać. Dlatego, jeśli radny nas ogląda, to proszę wybaczyć. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 20/112/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2020 roku. I zadaję pytanie, bo też uzasadnienie już przeczytałem. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Jeszcze czekamy na pana Krzysztofa. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale nr 20/112/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków.
środków PFRON w 2020 roku. Szanowni Państwo, w związku z tym, że program został w tym momencie wyczerpany, zamykam 33. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję bardzo.